Władysław Mazurkiewicz, nazywany też dżentelmenem z Krakowa, finansował swój wysoki poziom życia poprzez brutalne rabunki, podczas których mordował swoje ofiary. Gdy został aresztowany w wieku 45 lat i oskarżony o popełnienie co najmniej 30 morderstw, posiadał już 2 luksusowe apartamenty w Krakowie i Warszawie. A zapytany o to, czy faktycznie dokonał tych wszystkich czynów, stwierdził lakonicznie: tak, to prawda. Podczas procesu w 1956 roku prokurator określił go mianem cynicznego gracza ludzkim życiem. Jego ojciec z zawodu był drukarzem, a matka zmarła, gdy miał 3 lata. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął naukę na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był stałym klientem drogich restauracji i kawiarni, kobiety lgnęły do niego, a mężczyźni zabiegali o przyjaźń, ponieważ uchodził za osobę, którą warto znać. Po wybuchu II wojny światowej wprawdzie wziął udział w kampanii wrześniowej, jednak szybko zmienił front i zaczął współpracę z okupantem, a konkretnie z krakowskim Wydziałem Gestapo. Otrzymał tam legitymację fryzjera tej organizacji. Handlował złotem, skórami oraz dewizami. Ponoć już w 1940 roku dokonał pierwszej zbrodni, rabując i mordując Żyda, a przez jego ręce przewinął się majątek wielu żydowskich rodzin. Pierwszą udokumentowaną ofiarą został oficer Wojska Polskiego Tadeusz B. Ukrywał się on w Krakowie, a poznany wcześniej Mazurkiewicz miał mu pomóc w sprzedaży 200 dolarów. Spotkali się za miastem, gdzie podczas wymiany poczęstował on swojego kontrahenta kanapką przyprawioną wcześniej cjankiem. Ten poczuł nagle sztywnienie mięśni i zrozumiał, że padł ofiarą truciciela. Udawał martwego i gdy oprawca odjechał, dotarł do zabudowań, skąd uczynni ludzie zabrali go do lekarza. Oczywiście śledztwa nie wszczęto, ponieważ ofiara musiała się ukrywać przed okupantem. Podobny schemat powtórzył wielokrotnie, z czasem zmieniając truciznę na broń palną. Jego ofiarą padło 2 znajomych od kart i interesów. Wiktor Z., otruty herbatą z cjankiem, oraz Władysław B., którego zabił strzałem w tył głowy, gdy jechali razem samochodem. Jego ograbione zwłoki wrzucił do bagażnika, a następnie zatopił w Wiśle. Kolejną ofiarą padł handlarz walutą Józef T., którego Mazurkiewicz zastrzelił w swoim garażu. Zwłoki porzucił poza miastem, lecz tym razem nie miał szczęścia, ponieważ jego samochód utknął w rowie. Wydostaniu się z niego pomogli przypadkowi przechodnie, jednak zauważyli oni również moment, w którym pozbywał się zakrwawionej odzieży. Po odkryciu ciała milicja ustaliła, kto był właścicielem pojazdu i zabrała go na przesłuchanie. Następnie trafił on do aresztu. Szczęśliwym dla niego trafem śledztwem kierował jego kolega i sprawę szybko umorzono. Oczywiście wystawny styl życia oraz upodobanie do gry w karty, do których nie miał wielkiego szczęścia, wymagały stałego dopływu gotówki. Postanowił więc ją zdobyć w sprawdzony sposób. Tym razem ofiarą padł jego znajomy milioner, który dorobił się podczas wojny na dostawach dla niemieckiej armii. Podobnie jak poprzednicy, zginął od strzału z broni palnej, a jego zwłoki trafiły do Wisły. Minęło kilka lat, podczas których cieszący się świetną opinią społeczną i statusem Mazurkiewicz pracował dla wielu znanych instytucji, takich jak Czerwony Krzyż, był ekspertem od motoryzacji, współpracującym z milicją na miejscach wypadków oraz przedstawicielem handlowym wytwórni win. Cisza nie trwała jednak zbyt długo, ponieważ wciąż miał ochotę przywłaszczyć sobie majątek zamordowanego przed laty milionera Leszka L. Udało mu się wkraść w łaski jego byłej żony, która bardzo mu ufała i dawała nawet na przechowanie kosztowności. Obiecał jej nawet małżeństwo, jednak gdy ta w pewnym momencie zaczęła domagać się zwrotu oddanych na przechowanie dolarów, zwabił ją do garażu i zastrzelił. Następnie zwabił do garażu jej siostrę i również ją zamordował. Zwłoki ukrył w kanale serwisowym, który następnie zalał cementem. Jego ostatnią ofiarą padł Stanisław E., mieszkaniec Warszawy. Cudem przeżył strzał w głowę, a o sprawie zawiadomił milicję. Rozpoczęło się śledztwo, Mazurkiewicz został aresztowany i tym razem znajomości w komendzie nie zdały się na nic. 6 maja 1956 roku rozpoczął się jeden z najgłośniejszych procesów tamtego czasu. Gdy ogłaszano wyrok, wokół krakowskiego sądu zebrał się tłum. Sędzia rozpoczął jego odczytywanie od pomniejszych przestępstw, takich jak bezprawne posiadanie broni czy też handel walutą, za które oskarżony otrzymał kilka lat więzienia i dopiero po godzinie Mazurkiewicz został 6-krotnie skazany na śmierć. Egzekucji dokonano w areszcie śledczym przy Montelupich w Krakowie 31 stycznia 1957 roku, w dzień 46. urodzin oskarżonego.